Bardzo proszę, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość pan poseł Marek Suski. Pan się już teraz z tą konstytucją nie rozstaje, panie pośle. Tak, panie marszałku, Wysoka Izbo, ja mam taki wniosek do pana marszałka w sprawie komisji, że pan marszałek przekazał członkom komisji egzemplarz konstytucji. Macie dużo z demobilu, bo już teraz wam niepotrzebna, jak rozumiem, i chciałbym, żeby pan marszałek ze specjalnym przesłaniem artykułu 140, że prezydent może zwrócić się z orędziem, a nad orędziem nie czyni się debaty. To jest, szanowni państwo, złamanie konstytucji przez Donalda Tuska i przez posła Świka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dać wszystkim posłom konstytucję, żebyście poczytali. Panie pośle, dziękuję bardzo. Dla pana informacji nie można rozciągnąć tego zakazu w czasie i przestrzeni na całą wieczność i przyszłe kadencje Sejmu, bo rozumiem, że do tego pan zmierza. Debata może być po wystąpieniu, albo może i po wystąpieniu nie być. Kiedy wchodzi się w kolejny punkt porządku dziennego, wtedy tej debaty już nie ma. Jeżeli chcecie zakazać w tej Izbie debatowania nad słowami pana prezydenta, to ja się do takiego wniosku nie przychylę. Ale było orędzie, była przerwa, był kolejny punkt porządku dziennego. Wszystko było w najlepszym porządku. Proszę, pokrzyczcie to jeszcze głośniej, bo to jest muzyka dla moich uszu po tych ostatnich latach. Wspaniale, naprawdę, bardzo, bardzo się cieszę, a jeżeli ktoś z państwa chce uzyskać ode mnie darmowy egzemplarz konstytucji, zapraszam, zawsze służę. Pan poseł Suski zaczął używać, jest zadowolony, każdy będzie zadowolony. Lista posłów zapisanych do głosu została, jak rozumiem, wyczerpana, a więc przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały.